Szmaragdowa księga. Oto historia upartego, potężnego króla i jego pokonanej arogancji. Cesarz Fritzgerald rządził królestwem Fanantra. Urodziła mu się córka. Taki był los dziecka, że w dniu jego narodzin trzyletnia susza zakończyła się ulewą deszczu. Na polach wyrosła najlepsza uprawa wszechczasów w królestwie. Górnicy odkryli kopalnię nieograniczonego złota i wszyscy otrzymali dobrą nowinę w królestwach od przyjaciół i rodziny za granicą. Dziecko było wyjątkowe, a jego dobre zwiastowanie dostrzegł nie tylko król i jego lud, ale także wróżki, które przybyły do pałacu, by pobłogosławić noworodka. Witaj, wielka wróżko dobroci! Ty, moje dziecko, będziesz miała serce, które kocha wszystkie istoty i promienieje współczuciem i dobrocią. Nadchodzi wróżka inspiracji, aby pobłogosławić naszą księżniczkę. O, dobra księżniczko, czystość będzie cię inspirować. Będziesz pisać wiersze, patrząc na słońce i gwiazdy, słuchając muzyki, rytmu płynących strumieni i śpiewających ptaków. Powitajcie z szacunkiem wróżkę dobrego rozsądku. Będziesz mądra. Wybierzesz współczucie zamiast zemsty. Uczenie się ponad sukcesem i szczęście ponad ego. I wreszcie, chwała najwyższej wróżce rzadkich skarbów. Każda kropla łzy, którą uronisz, zamieni się w perłę. Król szydził ze słów wróżki rzadkich skarbów. Co to za błogosławieństwo? To błogosławieństwo, potężny królu. Zaakceptuj go z godnością. Moja córka przyniosła szczęście całemu mojemu królestwu. Dlaczego kiedykolwiek będzie musiała płakać? A nawet jeśli, ma mnóstwo złota i drogocennych klejnotów. Nie potrzebuje pereł. O, król, który jest arogancki, niszczy tylko swój lud i swoje królestwo. Duma jest wrogiem dobroci i mądrości. Obrażasz prezent podarowany w czystej intencji. Ale czy sam prezent nie powinien zasługiwać na szacunek? Chcesz dowód, że ten prezent jest godny szacunku? Dobrze więc. Kiedy twoja córka skończy 16 lat, zgubi się w lesie i wtedy tylko łzy z jej oczu, które spadają jako perły, doprowadzą cię do niej. Wróżki zniknęły z dworu i pozostawiły za sobą śmiertelną ciszę. Ale arogancki król był nadal niewzruszony. Z armią tak potężną jak moja, żadne dziecko w królestwie, a tym bardziej sama księżniczka, nigdy nie zgubi się w naszych lasach. Nikt nie musi panikować. Niech rozpocznie się świętowanie! Księżniczka dorastała, wierna błogosławieństwom wróżek. Była szlachetna, współczująca, kochała naturę, pisała wiersze inspirowane słońcem i gwiazdami, tworzyła muzykę inspirowaną szemrzącymi rzekami i śpiewem ptaków. Była najlepszym jeźdźcem, uwielbiała wędrować po górach i lasach. Jako radosne, dobroduszne, żywe dziecko była radością swojego królestwa. I zanim ktokolwiek zorientował się, że zbliża się jej szesnastka, w dniu swoich 16 urodzin... A, moja droga, co chciałabyś dostać ode mnie na urodziny? Tato, tylko jedną rzecz. Pozwól mi dziś pójść do lasu. Mówiłam ci, nie. To przez moją matkę chrzestną. Chcę spędzać czas z przyjaciółkami, z drzewami, pszczołami, rzekami, strumieniami. Obiecuję, że wrócę przed obiadem. Nie zezwalam na to. Pozwól jej. Wyślę z nią moich najlepszych żołnierzy. Właściwie dzisiaj pójdę z nią. Nie ma się czym martwić. Czyżbyś zapomniał, że dziś są jej 16 urodziny? A czy zapomniałaś, że nasza armia to najlepsza armia na świecie? Chodź, kochanie, dzisiaj pójdę z tobą.
Zostawiamy króla i księżniczkę ich losowi w lesie. Przenieśmy się dalej w czasie. Pewnego dnia młody hrabia przechodził obok lasu. Był zagubiony przez długi czas, ale nie martwił się, ponieważ towarzyszyły mu ptaki i strumienie. Niebawem zobaczył starą kobietę niosącą na plecach sakwę. Odważył się pomóc jej, ale zatrzymał go przechodzący obok chłop. Nie zbliżaj się do niej. Dlaczego nie? Ona jest stara. Nie myślisz, że musimy jej pomóc? Ona jest dziwna. Czy kobieta w jej wieku włóczyłaby się w ten sposób po lesie? Nie jest zwykłą kobietą. Musi być czarownicą. Więc nie wiesz na pewno, czy jest czarownicą, czy nie? Mimo wszystko, muszę jej pomóc. Babuniu, pozwól, że ci pomogę z sakwą. Zważaj, jest ciężka. Cóż, może dla ciebie, ale nie dla mnie. Nie bądź taki pewien, młody człowieku. I pamiętaj, że kiedy mi ją zabierzesz, nie będziesz mógł jej odłożyć, dopóki nie dotrzemy do mojej chaty po drugiej stronie tego wzgórza. O, pewnie. Jeśli potrafisz wspiąć się na to wzgórze na starych nogach, babciu, to z pewnością ja mogę. Daj mi swój ciężar, nie odłożę jej. Obiecuję. Pamiętaj, dobrzy ludzie nie łamią swoich obietnic, więc przemyśl to. Przemyślałem i obiecałem. Daj mi swój ciężar. Babcia dość łatwo zdjęła sakwę z ramion i położyła ją na hrabiego, ale była tak ciężka, że hrabia prawie upadł pod jej ciężarem. To jest bardzo ciężkie. Jak to nosiłaś? Ta arogancja młodości. Czy zdałeś sobie sprawę, że nie jesteś wystarczająco silny? Pewnie, że jestem wystarczająco silny. No i dobrze. Chodź. W każdym razie ty obiecałeś to nieść. Hrabia nie mógł zrozumieć, dlaczego kosz, który stara kobieta mogła tak łatwo podnieść, był dla niego taki ciężki. Ale niósł go. W drodze na wzgórze poczuł, że nie może go dalej nieść. Pozwól, że odłożę go na kilka minut. Nie będę mógł zrobić kolejnego kroku, dopóki nie odpocznę. O nie! Obiecałeś, więc nie możesz teraz tego odłożyć. Ale kiedy dotrzemy do mojej chaty, będę miała dla ciebie nagrodę. Tak więc biedny hrabia niósł kosz z wielkim trudem i determinacją. W końcu dotarli do domku starej kobiety. Gdy tylko weszli przez bramę jej chaty, cała gromada gęsi wyszła, by powitać kobietę, niczym dzieci wychodzące na spotkanie z matką. A, moje dzieci, połóż koszyk pod tym drzewem, podam ci orzeźwiającą lemoniadę. Hrabia był przeszczęśliwy, że zrobił to, co mu kazano. Upadł i leżał wygodnie w chłodnym cieniu drzewa. Podeszła do niego gęś, trzymając dzban i szklankę. Gęś wlała trochę sorbetu do szklanki i podała hrabiemu. Sorbet był tak chłodny i orzeźwiający, że od razu poczuł się znów pełen energii. Podeszła do niego stara kobieta. Ten hrabia był dla mnie bardzo łaskawy. Podszedł do mnie, aby pomóc mi nieść sakwę i pomimo jej ciężkości dotrzymał słowa i zaniósł ją przez samą wzgórze. Młody człowieku, zasługujesz teraz na swoją nagrodę. Babciu, byłem arogancki i dumny ze swojej siły. Dałaś mi cenną lekcję pokory. To dla mnie wystarczająca nagroda. Cóż, obiecałam ci i tak jak ty też muszę dotrzymać słowa. Weź to. To przyniesie ci szczęście. Hrabia wziął szmaragdową księgę, podziękował staruszce i wyszedł z chaty. Po wielu dniach zgubienia się w lesie w końcu dotarł do miasta. Szukał audiencji u króla z nadzieją uzyskania pracy w Pałacu Królewskim. Wasza wysokość, jestem uczonym człowiekiem i mógłbym ci pomóc, gdybyś zgodził się sprawdzić moje umiejętności. Jako pokorny dar ofiaruję ci to.
moje najcenniejsze dobro. Tatku, zobacz, to moje ulubione miejsce. Widzisz? Może stąd zobaczyć prawie całusieńki las. Ach, jak tu pięknie. Nagle znikąd las pokryła mgła tak gęsta, że król nie widział nawet własnych rąk. Kiedy mgła ustąpiła po kilku minutach, księżniczka zniknęła. Moja córka! Moja księżniczko! Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? To jest błogosławieństwo wróżki, perły, w które zamieniają się łzy mojej córki. Gdzie je znaleźć? Kto dał ci tę książkę? Powiedz mi, czy ją widziałeś? Gdzie ona jest? Szukam swojej córki od 3 lat. Nie mam o niej pojęcia. Wasza wysokość, nie wiem, gdzie jest księżniczka, ale mogę cię zabrać do starej kobiety, która dała mi tę książkę. Jeśli nie masz nic przeciwko, wasza wysokość, pozwól mi najpierw pójść tam i ustalić właściwą drogę, by dotrzeć do domku na wzgórzu, podczas gdy ty będziesz się przygotowywał. Weź mojego najlepszego konia i od razu ruszaj. Nie zostaniemy daleko w tyle. Tak więc rychło wyruszył naprzód. Kiedy dotarł do lasu, było już ciemno. Z powrotem w chacie starej kobiety. Moje dziecko, księżyc zawitał. Idź nad rzekę. Wróciłeś tak szybko? Wiem, co się wydarzyło nad rzeką. Nie martw się, kochanie, wejdź do środka i zrzuć skrzydła. Już czas. No już? Dobrze się spisałaś, moje dziecko. Gdy księżniczka przemieniona w gęś weszła do chaty, hrabia tam dotarł. Tak samo jak król i królowa. Ja... widziałem, jak księżniczka tu weszła. Ona... Ona zmieniła się w gęś, ale teraz już wróciła. Oto ona, wasza wysokość. Co cię tu przywiodło do córki? Jej łzy, które zamieniły się w perły, tak jak powiedziałaś. Przepraszam, że jestem tak arogancki. Twoja córka nie odziedziczyła ani krztyny z twojej arogancji. Naprawdę ją przetestowałam. Nie, miła pani. Opiekowałaś się mną i troszczyłaś się o mnie jako swoją własną córkę. Rozumiem, co powiedziałaś, że arogancki król niszczy tylko swój lud i swoje królestwo. Duma jest wrogiem dobroci i mądrości. Ta lekcja była konieczna dla nas wszystkich. Jesteś naprawdę piękną księżniczką duszy. Przykro mi, o królu, że musiałeś nauczyć się tak gorzkiej lekcji, ale arogancki król może tylko zniszczyć swój lud. Duma jest wrogiem dobroci i mądrości. Teraz rozumiem. Twój rzadki skarb nie był perłami łez, ale mądrością i lekcją, którą nam przyniosłaś. Dziękuję ci. Czas już na mnie. Błogosławię cię, że nigdy nie znajdziesz powodów do płaczu. Bez względu na to, co wydarzy się w życiu, twoje serce znajdzie powody do szczęścia. Tak też król i królowa wrócili wreszcie ze szlachetną księżniczką. Hrabia został mianowany dworzaninem na dworze królewskim, a on i księżniczka stali się wspaniałymi przyjaciółmi, spędzając razem sporo czasu, czyniąc dobro dla mieszkańców królestwa, ku radości dumnego króla i królowej. Królestwo stało się miejscem pokoju, dobrobytu i radości.
Ale król nigdy więcej nie pozwolił sobie stać się aroganckim.